Czym jest tak naprawdę Human Design? Skąd w ogóle wziął się ten system? W jaki sposób on jest w stanie Tobie pomóc i czy w ogóle jest w stanie Tobie pomóc? Dla kogo został on dedykowany i stworzony na samym początku i jak poszło to dalej? Dlaczego ja osobiście jestem tak zafascynowana tą nauką, bo tak bym to nazwała? O tym wszystkim i więcej dowiesz się z tego wideo. Zapraszam Cię bardzo gorąco na to, co dla Ciebie przygotowałam, więc zacznijmy. Zacznijmy od samego początku. Zacznę od opowieści, bo myślę, że to da Ci mniej więcej pewną perspektywę i spojrzenie, jak to się w ogóle stało, że Human Design pojawił się w moim życiu. Ponieważ w rozwoju osobistym jestem już od wielu, wielu lat. I samo to, że weszłam w tą przestrzeń, nie było czymś, co pojawiło się w moim życiu przypadkiem, tylko było moim głębokim poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego pewne rzeczy miały miejsce w moim życiu? Dlaczego pewne osoby pojawiały się w moim życiu? Dlaczego miałam wrażenie, że moje życie wręcz jest jakby toczącym się kołem i co pewien czas niektóre sytuacje powtarzają się, choć jestem w zupełnie innym miejscu. I wiele, wiele rzeczy wpłynęło tak naprawdę, że pewnego dnia, pewnego listopadowego dnia skończyłam jako bezdomna. Zupełnie nie miałam się gdzie podziać ze swoją córką i to był taki moment dla mnie takiego ogromnego kryzysu, gigantycznego kryzysu, ale też i moment stanięcia na rozdrożu, moment, w którym mogłam zdecydować albo wrócić do Polski, bo byłam wówczas wtedy od kilku miesięcy w Anglii, albo wrócić do Polski, albo zostać i wziąć odpowiedzialność za to wszystko, co się zadziało i zobaczyć, dlaczego się to zadziało. I zdecydowałam się wykonać ten drugi krok. Zdecydowałam, że zobaczę, o co tak naprawdę chodzi. Dlaczego tak wiele, wiele trudnych rzeczy zadziało się w moim życiu na przestrzeni iluś lat wstecz. Więc to był jakby początek tego, że w ogóle rozpoczęłam swoją podróż i zanurzyłam się w rozwój osobisty. I oczywiście weszłam we wszystkie przestrzenie związane z pracą z emocjami, z uzdrawianiem przeszłości, z uwalnianiem traum. Wszystkie te przestrzenie były czymś, gdzie zajrzałam i robiłam to stricte dla siebie. Potem, ponieważ zobaczyłam, że to zaczęło działać, pomyślałam sobie, wow, może fajnie byłoby wesprzeć innych również w tym, bo jeżeli ja byłam w stanie się podnieść, jeżeli ja wyszłam z bezdomności, jeżeli byłam w stanie się podnieść z takiego strasznego nastroju, takich wielkich ataków paniki, głębokiego niepokoju, lęków, które paraliżowały mnie przed jakimkolwiek działaniem i ja czułam, że umieram wręcz, że te emocje są tak silne, że umieram. Jeżeli ja sobie z tym poradziłam, to co jeżeli jestem w stanie również pomóc innym? I to był mój początek, gdzie moja fascynacja i hobby przełożyły się na moje życie zawodowe. Ja zupełnie nie przewidywałam takiego rozwoju wypadków, potoczyło się to naturalnie i tak popłynęło. Natomiast kilka lat temu, mniej więcej jakieś chyba 2 lata temu, tak mi się wydaje, że to był 2021, mniej więcej to był ten czas, kiedy jeszcze była pandemia i wiele rzeczy było takich trudnych i działo się wiele zmian w ogóle w systemach gospodarczych i w ekonomicznych i wszystkim tak naprawdę, co miało miejsce i związek z nami ludźmi. To był taki czas, kiedy obserwowałam pewne zaskakujące rzeczy. I ja już wówczas prowadziłam swój biznes mniej więcej 2-3 lata i zastanawiałam się nad tym, jak to jest, że robiąc to samo, co robią inni coachowie, nie mam takich samych efektów. I ja się nad tym zastanawiałam nie przez miesiąc czy przez 2, ale to trwało miesiącami. Czyli przyglądałam się temu, jak ja pracuję, przyglądałam się temu, jak pracują inni i nie rozumiałam, dlaczego jest tak duża różnica. Dlaczego jednym wychodzi tak łatwo, a u mnie miałam wrażenie, jakbym przeczołgiwała się przez jakąś ogromną, nie wiem, ilość gliny, kamieni, głazów
i wszystko szło bardzo opornie. Zastanawiałam się, czemu kiedy wchodzę live, to na live'ach mam jedną, dwie osoby, a inna osoba, która robiła dokładnie to samo i z mojego punktu i z mojej oceny wcale nie była gdzieś większa, więcej, nie wiedziała więcej, nie miała większego doświadczenia, u niej na tych spotkaniach było po kilkaset osób. I zaczęłam się temu bardzo mocno przyglądać, zaczęłam się zastanawiać, co ja robię nie tak. Więc każdego miesiąca próbowałam coś zmienić, próbowałam wprowadzić jakieś ulepszenie w swoim biznesie, żeby to było jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. Próbowałam różnych technik i strategii i nic nie przynosiło efektu. Wręcz odwrotnie, miałam wrażenie, że to jest równia pochyła. I im więcej rzeczy robię, które powinny dać efekt na plus, tym jest gorzej. A nie mogłam robić tego, co robiłam na samym początku, bo zwyczajnie mnie to wypompowywało z energii. Patrzyłam na niektóre mentorki i coache, i coachów i zastanawiałam się, skąd oni mają tyle siły. Skąd mają siły, żeby od rana do wieczora być na kolach, na live'ach, mieć po ileś sesji dziennie. Dla mnie, jeśli byłam w stanie odbyć 3 sesje, to było maks. Ja byłam po każdej z tych sesji kompletnie wypompowana. I oczywiście dochodziło do kilku takich drastycznych momentów zdrowotnych, kiedy zupełnie mnie rozkładało i nie mogłam sobie z tym poradzić. I nie wiedziałam, skąd to się bierze. I takich pytań, na które nie mogłam znaleźć odpowiedzi, było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Pewnego dnia trafiłam zupełnie przypadkiem na parę kobiet, które prowadziły razem biznes. A to są również coachowie, jeśli tak jest bardziej właściwie, chociaż może powinnam powiedzieć coachki, żeby było bardziej po kobiecemu. W każdym razie te dwie kobiety prowadziły biznes związany z rozwojem osobistym, stricte dedykowany kobietom, i w jednym z podcastów opowiadały o nauce, o systemie, który się nazywa Human Design. I opowiadały o tym, jak wiele to zmieniło w ich życiu, z czym się borykały, jakie miały trudności, przez co nie mogły się przebić i co się zadziało w ich życiu, kiedy wprowadziły to, co odkryły i się dowiedziały na swój temat z systemu Human Design. Jedna z nich była projektorem, druga była generatorem i opowiadały obie, jak wiele rzeczy stało się dla nich nie dość, że tak bardzo głęboko zrozumiałych, to jeszcze dodatkowo, kiedy zaczęły je stosować, przełożyło się to niesamowicie na jej dochód i ich biznes po prostu wyskoczył w górę. I pomyślałam sobie, okej, to jest ten Human Design. A jestem taką osobą, która usłyszy, że coś gdzieś działa i coś może mi pomóc, to od razu się zanurzam i zgłębiam dany temat i zgłębiam go do dna, do korzeni, żeby dowiedzieć się jak najwięcej. I tak naprawdę jest to mój rys. Ja jestem taka od zawsze i w każdej przestrzeni tak robię, więc kiedy też uczyłam się w rozwój osobisty wchodziłam i kiedy się uczyłam różnego rodzaju technik czy narzędzi, to najczęściej starałam się dotrzeć do tego, kto stworzył daną technikę, kto ją opracował, po to, aby móc uczyć się ze źródła. To było dla mnie bardzo ważne. I jak tylko widziałam jakąś książkę i ta książka ze mną rezonowała, w tej książce były odnośniki, na bazie której autor tą książkę napisał i te odnośniki były czymś, z czego autor czerpał inspirację, źródło, od razu spisywałam listę tych odnośników i od razu te książki kupowałam i sięgałam głębiej, głębiej, głębiej. To sprawiło, że tak naprawdę moja wiedza niesamowicie poszerzyła się ogromnie, ogromnie i zarówno mój, mogłabym powiedzieć, taki narzędziownik, technik również był ogromny. Więc kiedy usłyszałam o tym Human Design, pomyślałam sobie, wow, może to jest coś, co sprawi, że również ja będę w stanie odnaleźć odpowiedzi na pytania, które mnie męczą, bo wiecie, to jest tak, że kiedy robimy coś, co jest z nami zgodne, a tak czułam, a to była moja ogromna, ogromna pasja i to jest moja ogromna pasja, pomaganie innym i to było takie naturalne dla mnie, tyle rzeczy do mnie przychodziło, tyle rzeczy widziałam i było takie naturalne i łatwe dla mnie
żeby komuś pomóc i kogoś poprowadzić, powiedzieć, co potrzebuje zrobić, żeby w danej przestrzeni życia było mu łatwiej, lepiej, co tak naprawdę jest tam potrzebne do uzdrowienia albo do zobaczenia, albo z czym potrzebuje się pożegnać. Trudno mi było zrozumieć, dlaczego miałabym z tego rezygnować i dlaczego to się nie przekłada na ilość klientów, na ilość sesji, na moje dochody i że to jest tak, jakbym musiała się przez coś przebijać, naprawdę musiała się przez coś przeczołgiwać. Ja miałam takie wrażenie. Stało się to w pewnym momencie trudne, ciężkie, kompletnie pozbawiające mnie energii, więc ta informacja o systemie Human Design była takim światełkiem w tunelu. I ja się zagłębiłam w to. I zaczęłam czytać, co to jest w ogóle i o co w tym chodzi. Zrobiłam swój profil, zrobiłam wykres dla siebie. I spojrzałam na ten wykres i pomyślałam sobie, nie mam zielonego pojęcia w ogóle. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Wykres, który pokazywał niektóre elementy kolorowe, niektóre były niekolorowe, było dużo cyferek, było dużo kolorów, było dużo kształtów, było wiele, wiele informacji, które mi nie mówiły absolutnie nic. I to było takie poczucie ogromnego przeciążenia. Pomyślałam sobie, to jest nie dla mnie. Nie mam na to siły, nie mam na to czasu. I kiedy zaczęłam przeglądać książkę na temat Human Design i warsztaty, które są, to pomyślałam sobie, ja się w tym zakopię. Nawet nie mam pojęcia, od czego zacząć. Nie jestem w ogóle biegła w astrologii, nie znam wpływu planet, nie znam kabały, nie znam nauk chińskich. Nie wiem co do czego, a nie wiem czym są heksagramy. To mnie po prostu rozłoży. Ja się zakopię i na lata, i to nie przyniesie mi żadnego efektu. I odłożyłam to na bok. Ale w bardzo niedługim czasie ten temat znowu wypłynął. Znowu mi się w jakimś podcaście obiło o uszy Human Design. I znowu jakaś osoba opowiadała o tym, jak bardzo zmieniło się jej życie w relacji, kiedy odkryła, kim jest w systemie Human Design i kiedy odkryła, kim jest jej partner. I pomyślałam sobie, okej, dobra, to nie może być takie trudne. Zostało stworzone przez człowieka, zostało stworzone dla człowieka. Muszę to w jakiś sposób ogarnąć. Musi być jakaś droga, jakaś ścieżka, żeby to ogarnąć. I to też jest taki mój rys, że mam taką zasadę, że jeżeli coś zostało stworzone przez człowieka, to drugi człowiek jest w stanie to ogarnąć. Tylko kwestia znalezienia sposobu jak. Więc zasiadłam do tego systemu i zaczęłam powoli studiować. Kawałeczek po kawałeczku. Pomyślałam sobie, okej, nie chce mi się czytać wszystkiego od początku. Za dużo tego jest. Ja potrzebuję już wiedzieć na teraz. Na teraz muszę wiedzieć, co i jak i o co chodzi. I co ja mam zrobić, żeby u mnie to zaklikało. A więc najłatwiejszą drogą było znalezienie konsultanta. Kogoś, kto jest biegły w czytaniu Human Design, w czytaniu wykresu, ktoś, kto mi zrobi tą analizę. I przejrzałam sobie to wszystko i pomyślałam sobie, ok, ceny były takie różne. Pomyślałam sobie, może to jest rozwiązanie. Więc zgłosiłam się na takie przeczytanie, na taką analizę. I ta analiza mnie rozłożyła. Ta analiza sprawiła, że to w ogóle mnie kompletnie rozłożyło, ponieważ według tego, co otrzymałam, okazało się, że praktycznie wszystko, co robiłam, robiłam źle i robiłam niewłaściwie. I usłyszałam o tym, co to znaczy być projektorem, i pomyślałam sobie, no nie, jak ja mam funkcjonować? To jest w ogóle straszne. To mi odbiera całkowicie jakąkolwiek władzę i możliwość decyzyjności. To powoduje, że ja muszę ciągle czekać. To powoduje, że muszę czekać, aż ktoś mnie w ogóle zobaczy, aż ktoś mnie zaprosi do działania, aż ktoś mi da to zaproszenie, żebym ja mogła na nie odpowiedzieć, a jak ono nie będzie zgodne ze mną, to jeszcze mam powiedzieć nie. Ja już na teraz, natychmiast potrzebuję takiego antidotum, takiego czegoś, co mi powie rób A, B, C i D i przyniesie Ci to sukces. No i oczywiście tak nie było. Oczywiście wszystko, co odnalazłam w systemie Human Design, to było, że to zajmie lata, że trzeba się tego nauczyć, że trzeba odkodować to, co zostało zakodowane, że to jest wiedza, którą zdobywa się przez resztę życia, ponieważ to, co pokazuje nam Human Design, to
to pokazuje nam nas od strony energii, jak jesteśmy zbudowani od strony energii, jakie energie w nas są, jak te energie przepływają, jak one się przejawiają, w jaki sposób my przyciągamy pewne rzeczy do naszego życia, a co się dzieje w naszym życiu, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą. I tak naprawdę cały system został spisany po to, abyśmy mogli żyć lekko, abyśmy mogli żyć w radości, w obfitości, w spełnieniu, w sukcesach, w satysfakcji, we wszystkim tym, co jest najpiękniejsze. Ja pomyślałam sobie, matko, okej, jest to zachęcające, ale przerażająca jest ilość wiedzy, którą muszę posiąść. Więc znowu odsunęłam to na bok. I pomyślałam sobie, dobra, przeżyję z tym, co jest, będę intensywniej robić. I zaczęłam intensywniej działać. I oczywiście były tego skutki. Rozłożyło mnie kompletnie na łopatki zdrowotnie. Raz, drugi raz, trzeci raz. Byłam wściekła i sfrustrowana i nie byłam w stanie zrozumieć, co się dzieje. Co więcej, zaczęło się, mogłam powiedzieć, że jakby kaskada trudności w moim życiu nagle eksplodowała. I nie dość, że w moim biznesie szło mi trudno, to jeszcze doszły kwestie związane z moimi dziećmi i z tym, że nie mogłam się w ogóle odnaleźć. Czułam się przytłoczona, czułam się niewyobrażalnie zmęczona, nie byłam w stanie nadążyć nad ich energią i nie wiedziałam, co się dzieje ze mną. Ja nie mogłam w nocy spać, pojawiły się ogromne problemy z bezsennością, ogromne problemy z koncentracją. To wszystko zaczęło się przekładać na moje życie zawodowe i moje prywatne i na moje zdrowie oczywiście. Zaczęłam tracić włosy, zaczęłam przybierać na wadę, bo myślałam sobie, nie no, jakieś w ogóle szaleństwo. O co w ogóle tutaj chodzi? Dlaczego tak jest? I co tu się do cholery dzieje? Patrzę na kobietę, która prowadzi jeden z takich wiadomościowych live'ów na Facebooku i u niej są setki, tysiące ludzi, a u mnie nikt. Co się tutaj dzieje? I jakby sytuacje zewnętrzne sprawiły, że zdecydowałam, że no nie mam wyjścia, muszę tutaj zajrzeć w głąb i zobaczyć, o co chodzi. I zaczęłam czytać więcej o tym, kim jest projektor. Zrobiłam wykresy dla oczywiście całej mojej rodziny, wszystkich moich znajomych. Wzięłam od wszystkich daty urodzenia, wzięłam miejsce urodzenia, godzinę urodzenia i porobiłam te wykresy. I już na dzień dobry dało mi bardzo dużo informacji. Samo to, że wiedziałam, kto jest jakim typem energetycznym. Ponieważ ja jako projektor nie mam stałej energii takiej do działania, nie mam w sobie tej energii do końca. Ja tą energię, nazwijmy to, pożyczam od innych, którzy są wokół mnie. I dopóki jestem w stanie działać z pewnymi przerwami według swojej strategii, to jestem w stanie działać. Ale przychodzi finał, kiedy już ta energia nawet od innych nie wpływa dobrze na mnie, tylko zaczyna być drażniąca. I okazało się, że moje córki są manifestującymi generatorami, no i wszystko stało się jasne, dlaczego one są tak pełne energii, a dlaczego ja jestem taka wypompowana wieczorem. Więc im więcej zaczęłam się w to zagłębiać, tym więcej rzeczy stawało się jasnych. I nagle tak jakby wszystko zaczęło lądować w swoim miejscu, na półeczki, a coraz więcej puzelków na tej układance pokazywało cały obraz tego, kim ja jestem i jak ja mam działać i w biznesie, i z klientami, w prowadzeniu warsztatów, i w prowadzeniu live'ów. Dlaczego pewne rzeczy nie działają? Dlaczego inne rzeczy będą działały, jeżeli będę podążała w zgodzie ze swoją strategią? I tak dalej, i tak dalej. I to była moja przygoda, która rozpoczęła się i która trwa i będzie trwać. Będzie trwać, ponieważ im więcej uczę się i im więcej zdobywam wiedzy, studiując Human Design, studiując tę naukę, tym więcej lekkości jest w moim życiu. I tym więcej spokoju wewnętrznego i tym więcej zrozumienia. Ale to, co jest najbardziej zaskakujące dla mnie, to to, że im więcej odkrywam w kwestiach tego, kim jesteśmy i kim każdy z nas jest, kiedy zajrzymy właśnie w wykres Human Design, tym więcej pojawia się szkód, które robią pewne strategie w rozwoju osobistym, uznane za tak zwane aplikacja do wszystkich, tak bym to nazwała.
Czyli są takie rzeczy, gdzie jakiś coach albo mentor mówi, to jest standard, to jest schemat, który jak zaaplikujesz do swojego życia, to będzie działać. A ty czujesz, że nie działa i nie wiesz dlaczego, i zastanawiasz się, o co w tym chodzi. Co takiego jest z tobą nie tak, że ktoś, kto jest dla ciebie autorytetem, mówi, że działa i u niego działa, i u 30 osób działa, a u ciebie nie. Dlaczego u ciebie to nie działa? Więc zaczynasz szukać w sobie czegoś, co jest uszkodzone. I to było chyba dla mnie takie największe wow, najmocniejsza rzecz, która pojawiła się na przestrzeni ostatnich 2 lat studiowania Human Design, że dzisiaj już nie wyobrażam sobie, aby po drugiej stronie była osoba, która mnie ma prowadzić jako mentorka czy jako mentor, która nie zna Human Design. Ja sobie tego nie wyobrażam, ponieważ ta osoba jest mi w stanie zrobić więcej krzywdy niż pożytku. I ja już nie chcę z takimi osobami pracować. Ja potrzebuję kogoś, kto jest po drugiej stronie świadomy tego, kim on jest i kim ja jestem, bo wtedy nie będziemy robić sobie krzywdy nawzajem. Każda wcześniejsza sytuacja, kiedy zaczęłam się przyglądać temu, co się działo, jak często na takich sesjach czułam, że coś chyba jest ze mną nie tak, bo to nie działa, tamto nie działa, to nie przynosi efektu. I oczywiście uzdrawiałam więcej i więcej i więcej i więcej, ale zamiast widzieć plus, to widziałam tylko minus. I tak też się zadziewa na sesjach, które prowadzę, na sesjach czy terapeutycznych, czy coachingowych, czy mentoringu, kiedy prowadzę osoby, czy na warsztatach, że jak dana osoba siada po drugiej stronie i zgłasza jakiś temat, jakiś problem, że z czymś się mierzy i nie wie, jak sobie poradzić, to dla mnie wykres Human Design jest podstawą do tego, żeby w ogóle móc dalej rozmawiać. Ja od razu dostaję taką wskazówkę, taki jakby wgląd, żeby zajrzeć. I kiedy przyglądam się wykresowi, otrzymuję od razu zrozumienie, gdzie jest problem. I tak się zadziało nawet na jednej z ostatnich sesji, gdzie rozmawiałyśmy o bardzo dużej emocjonalności. Też jest to coś, co zauważam u jednej z moich córek, młodszej mojej córki, która jest niesamowicie emocjonalna. I pamiętam, że jak ona się urodziła, to bardzo dużo płakała, bardzo dużo płakała. I płakała, i płakała. Teraz ma 5 lat. I pomyślałam sobie któregoś dnia, mówię, dziecko, jak ty tak dużo płaczesz, to ty chyba się wypłaczesz za nas wszystkich i za siebie, i potem już tylko będziesz radosna. I tak myślałam do pewnego momentu, i było wiele chwil, kiedy pomyślałam sobie, o matko, ileż można płakać? No, ileż można płakać? No, ileż można być tak emocjonalnym? I kiedy zrobiłam wykres, jej wykres Human Design, wszystko stało się jasne, ponieważ jej centrum emocjonalne jest otwarte. Kiedy mamy centrum emocjonalne otwarte na wykresie, to oznacza tylko jedno, że dana osoba przyjmuje do siebie wszystkie emocje wszystkich dookoła. Ja to nazywam tak, jakby ktoś, jakby osoby dookoła przynosiły takie paczuszki emocjonalne tej osobie, albo dziecku, albo dorosłej osobie. Mówi, proszę, tu jest smutek, tu jest moja złość, tu jest moja frustracja, tu jest mój żal, tu jest mój gniew, proszę bardzo. I ta osoba zbiera to wszystko, wkłada do siebie i potem ekspresja jest na zewnątrz, jak jeden wielki wulkan. I teraz osoby, które siedzą w rozwoju osobistym, na sesjach, u terapeutów czy u coachów, nie mając tej świadomości, terapeuta, coach czy ktokolwiek, kto prowadzi taką osobę, nie mając tej świadomości, jak ogromną krzywdę zrobi tej osobie, jeżeli ta osoba przyjdzie i powie, że ona jest bardzo emocjonalna i ona nie umie sobie z tym poradzić, i ten ktoś będzie próbował uczyć ją, jak te emocje ma procesować, może zacznie szukać wysokowrażliwości i tak dalej, gdzie tymczasem pierwsza rzecz, do której trzeba zajrzeć, to wykres Human Design i zobaczyć, czy tam centrum emocjonalne jest otwarte, czy jest zamknięte. I jeżeli jest otwarte, to nauczyć tego człowieka, co ma robić z emocjami, jak ma te emocje procesować właściwie dla siebie. A jeżeli jest zamknięte, to wyjaśnić, jak będzie wyglądało jego życie i że taki jest jego rys, i pomóc mu nauczyć się żyć z tym, jak to centrum funkcjonuje w jego świecie. I to są
No, dla mnie to jest absolutna podstawa i jest to coś, gdzie, tak jak powiedziałam, nie wyobrażam sobie dzisiaj, aby prowadził mnie ktoś, kto nie wie, kim ja jestem w systemie Human Design i ktoś, kto nie zna w ogóle tego systemu, bo możemy sobie zrobić wiele, wiele krzywdy. A więc przejdźmy do tego, co dalej przygotowałam dla Was, czyli tak naprawdę w ogóle, co to jest ten Human Design. Od tego sobie zaczniemy. Nie wiem, czy starczy nam czasu na pozostałą część, bo pozostałą część, którą chciałabym się z Wami podzielić, to jest dokładny opis i przedstawienie i zrozumienie tego, co jest na wykresie, co oznacza, tak abyście mieli taką podstawową wiedzę. I myślę, że to jest w ogóle, że to jest takie w ogóle nagranie, które pozwoli Wam poczuć się pewniej w human design i w zrozumieniu co, gdzie, jak, do czego, bez zaglądania w setki tysiące książek. Ja przez ostatnie 2 lata ogrom książek przerobiłam z zakresu human design, ogrom warsztatów, ogrom seminariów i to wszystko jeszcze jest zdecydowanie za mało dla mnie, ale to też wynika z tego, jaki mam profil. Dzisiaj jest to dla mnie jasne i zrozumiałe. I dzisiaj to mnie jeszcze bardziej nakręca, jeszcze bardziej fascynuje. A więc zacznijmy od genezy Human Design i od tego, co to tak naprawdę jest. Więc wyobraźcie sobie, że są lata 90., jest rok 1987 i pewien kanadyjski biznesmen postanawia sobie wyjechać na urlop na Ibizę, do Hiszpanii. Postanawia sobie odpocząć, zrelaksować się. A taki jest jego cel. Nazywał się on Robert Alan Krakower i wyjeżdża właśnie na taki urlop. I on wyjeżdża i w pewnym momencie podczas spaceru gdzieś na wybrzeżu w pewnym momencie ma bardzo głęboki wgląd i słyszy w swojej głowie przekaz, który jest czymś potężnym. I ten przekaz brzmi, aby zaczął spisywać to, co jest mu podawane, ponieważ system, który zostanie stworzony, jest kluczowy dla ludzkości, aby ludzkość mogła przejść w łatwiejszy i bardziej taki płynny sposób, bez cierpienia, do kolejnej fazy, do kolejnej transformacji na Ziemi. No i ten człowiek na tamten czas, on w ogóle jakby nie był zupełnie w żaden sposób związany z ani żadną nauką, ani żadnym ruchem New Age, ani żadnym rozwojem osobistym, ani niczym takim. Zresztą to były lata 90. W tamtych czasach rozwój osobisty, nawet to pojęcie nie istniało. W tamtych czasach to Tony Robbins dopiero otworzył coś takiego jak coaching, co powstało dużo, dużo później. I nawet nie miało swojej nazwy. I ten człowiek, jakby pchany tą presją, która pojawiła się w jego głowie i tym przekazem, zaczyna to spisywać i nie ma zupełnie pojęcia, o co chodzi i dlaczego jemu to zostało przekazane. Otóż okazuje się, że tak naprawdę wiele osób dostało ten przekaz i nikt nie podjął się tego zadania, natomiast on zdecydował to spisać. Celem tego było nie tylko spisanie, ale również przedstawienie ludzkości. Jak będziecie oglądać na YouTubie jego nagranie, jego wypowiedzi, to zobaczycie, że pewną rzecz zobaczycie. I ja nie za bardzo rozumiałam, dlaczego to tak jest, dopóki się nie dowiedziałam, że on w ogóle nie chciał przedstawiać tego dla ludzkości, nie chciał prowadzić ludzi, nie chciał nauczać ludzi. Nie chciał im pokazywać, jak mają żyć w zgodzie ze swoim typem, profilem, strategią i autorytetem, a czuł się bardzo mocno zmuszony. Jednak mimo wszystko w niedługim czasie zmienił swoje imię i nazwisko i przyjął imię Ra Uruhu. I w ten sposób funkcjonował aż do śmierci. I aż do śmierci ten system aplikował i uczył, i uczył, i uczył, chociaż robił to na siłę. I kiedy obejrzycie jakiekolwiek jego nagrania na YouTubie, to zobaczycie, że jego energia jest bardzo specyficzna. Ja się zastanawiałam w ogóle, kto tam przychodzi na te jego wykłady, bo brak takiego optymizmu w nim. On wiele rzeczy tłumaczy w taki sposób, że
że wręcz to zniechęca do tego, żeby zgłębiać tą naukę. Na szczęście ogrom jego studentów podchwyciło to i zaklikało w nich głębokie, głębokie pragnienie przełożenia tego na życie i na praktykę. I cały system Human Design został spisany i został stworzony tak naprawdę dla rodziców. I intencją było to, aby rodzic, dla którego rodzi się dziecko, wiedział, kim jest to dziecko, ponieważ okazało się, że żyjemy w ogromnej erze kompletnego niezrozumienia i takiej miskoncepcji tego, kim jest dany człowiek. Żyjemy w erze dopasowania, że wszyscy są tacy sami, że wszyscy muszą tak samo, że jak u jednego zadziałało, to i u drugiego musi zadziałać. I to trwało od dekad, od stuleci, co powodowało ogrom nieszczęścia. Ogrom ludzi czuło się nieszczęśliwe, ogrom ludzi nie mogło zrozumieć, dlaczego nie może osiągnąć sukcesu. Jeden osiąga, drugi nie osiąga, a chociaż obaj robią to samo, o co tak naprawdę chodzi? Oczywiście, że tutaj rozwój osobisty, jak się pojawił, to znaleziono malutkie drzwiczki, które się nazywały traumy, przemoc w rodzinie, wykorzystywanie seksualne i tak dalej, ale mimo to, w momencie, w którym zostały te rzeczy uwolnione, nadal dana osoba, stając do zrobienia tego samego i druga, stając do zrobienia tego samego, uzyskiwały zupełnie inne efekty i inne rezultaty. I to było niezrozumiałe. Co więcej, wymagano od dzieci rzeczy, które okazało się, że wychodziły poza ich możliwości. I system Human Design jest tak naprawdę, zerknę sobie tylko, żeby nie zapomnieć, bo jest tutaj wiele nauk, które łączą się ze sobą i które są zebrane w jedną całość, tworząc ten system. Więc jest to tak naprawdę synteza astrologii, nauk chińskich, kabały, systemu czakr, fizyki kwantowej i bioenergomechaniki, które w momencie naszych narodzin określają, na bazie tych nauk określa się układ planet, wpływ tych planet na nas, na nasze życie, zapis energii, który jest w naszym ciele, jak ta energia przez nasze ciało przepływa i w jaki sposób ona się przejawia przez konkretne centra energetyczne, przez poszczególne bramy, jak te bramy łączą się ze sobą, tworząc kanały, a kanały tworząc określone definicje i profile, które wynikają z tych bram, i typ energetyczny, którym każdy z nas jest, a tych typów energetycznych jest pięć. Pięć typów energetycznych: jest manifestor, jest manifestujący generator, jest projektor i jest reflektor. I o tym również będę opowiadała w kolejnych nagraniach, żebyście tak naprawdę mieli możliwość odniesienia się do tego, ponieważ ja coraz więcej mówię o systemie Human Design. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast jeszcze jakiś rok czy 1,5 roku temu niewiele było informacji. Owszem, można było zrobić taką analizę swojego wykresu, ale ta analiza, moje odczucie jest takie, i nie tylko moje, również też i wielu osób, wielu studentów, którzy byli bezpośrednimi studentami Rauruhu, człowieka, który spisał ten system, doświadczenie jest takie, że ta analiza nie działa. Ta analiza nic nie daje. Ta analiza daje tylko chwilowy, początkowy zachwyt albo takie poczucie zrozumienia siebie i nic więcej nie zmienia w życiu człowieka. I oczywiście, że tutaj w tym nagraniu chcę również o tym powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje, że kiedy my dostajemy taką analizę, to ona może być wielkim, wielkim dla nas wow, wielkim aha, wielkim wyjaśnieniem. Dlaczego ta wiedza nie wpływa na nasze życie tak mocno, że rzeczywiście zaczynamy podążać w zgodzie z tym, co my otrzymujemy? Ano, zgodnie z tym, po co w ogóle został stworzony system Human Design, żeby to zadziałało, potrzebowalibyśmy się wychowywać w środowisku, które wiedziałoby, kim jesteśmy i podążałoby w zgodzie z naszym rysem energetycznym.
trzymając się strategii, trzymając się naszego typu energetycznego, trzymając się naszego profilu i chcąc pomóc nam jako dzieciom, byśmy żyli w zgodzie z tym, kim jesteśmy. I ci nasi opiekunowie, czy rodzice, czy środowisko, czy szkoła, ich zadaniem byłoby, aby wesprzeć nasze talenty, wesprzeć nasze blueprinty, abyśmy mogli odkryć to, po co tu jesteśmy na Ziemi. Bo okazuje się, że kiedy przyjrzymy się bliżej Human Design, okaże się, że każdy człowiek na Ziemi jest jednym puzelkiem, który tworzy całość. I my wszyscy jesteśmy potrzebni, aby tą całość stworzyć. I każdy z nas ma w sobie brakujące elementy, które uzupełniają drugą osobę w pewien sposób. I rozumienie siebie sprawia, że nie tylko otrzymujemy ogrom informacji na temat tego, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy, jak mamy podejmować decyzje, jak działamy, co jest dla nas dobre, co jest dla nas właściwe i jaka droga w ogóle jest dla nas, abyśmy żyli w sposób lekki, radosny, aby obfitość w naszym życiu zawitała, aby sukces zawitał do naszego życia, abyśmy nie mieli problemów finansowych, abyśmy się nie męczyli i nie walczyli tak naprawdę z całym światem, tylko żyli w zgodzie ze sobą. To nie tylko taka wiedza, to również wiedza na temat innych osób i głębokie rozumienie drugiego człowieka. Więc gdybyśmy się urodzili w takim miejscu, wśród ludzi, którzy wiedzą, kim jesteśmy i rozumieją nas i wspierają nas, wówczas w pewnym momencie, gdyby nam powiedziano, jak wygląda nasz wykres, to poczulibyśmy, no tak, to przecież jest oczywiste, całe życie moje tak właśnie wygląda i ja idę w tym kierunku, więc teraz po prostu tylko jeszcze mam wiedzę. Ale nasze życie tak nie wyglądało. I wasze życie tak nie wyglądało. I twoje życie tak nie wyglądało. Twoje życie wyglądało zupełnie inaczej. Twoje życie wyglądało tak. Nie rób tego, nie rób tamtego. Tego ci nie wolno, tamtego nie możesz. Nie dotykaj, zostaw, odłóż na miejsce, przestań być ciekawy, nie idź tam, masz się słuchać, masz robić to, co mówię. Ja mówię, co jest dobre dla ciebie, ja wiem, co jest dobre dla ciebie. I tak dalej, i tak dalej. To była tona zakazów, nakazów i wciskania w pewną formę, która tak naprawdę w ogóle nie była twoja. Tu trzeba upchnąć, tu trzeba odciąć, tu trzeba nagiąć, tu trzeba złamać, po to, żeby się zmieścić. I w pewnym momencie nie wiesz tak naprawdę, kim jesteś. Masz 30, 40, 60 lat i całe życie za sobą, życie, które jest kompletnie niezgodne z tym, kim jesteś, i jeszcze wiele lat przed tobą i zastanawiasz się, jak masz te lata przeżyć. Co masz zrobić, żeby zarabiać pieniądze? Co masz zrobić, żeby osiągnąć sukces? Kim ty musisz być, żeby wypełnić dobrze rolę bycia mamą, tatą dla swojego dziecka? Co ty masz zrobić, żeby mieć więcej energii? Co ty powinieneś brać, jakie leki, żeby lepiej spać? Co masz zrobić, żeby zrzucić zbędne kilogramy? Co ty potrzebujesz wiedzieć, żeby to, tamto i owamto? I takich rzeczy jest ogrom. Gdy tymczasem system Human Design, analiza, wykres odpowiada na wszystkie z tych pytań. Na wszystkie. I w momencie, w którym my to dostajemy i dostajemy tą analizę, to czym innym jest wiedza, a czym innym jest zaaplikowanie tego. Ponieważ my wyrośliśmy w pewnych przekonaniach, w pewnych naukach, w pewnym wierzeniu. Na przykład, jakie to wierzenie? Na przykład dziecko projektor mogło wyrosnąć w przekonaniu, że jak nie będzie wystarczająco głośne, nie będzie wystarczająco mocno wrzeszczeć, to matka albo ojciec nigdy nie zwrócą na nie uwagi. Więc ono jakby będąc w sobie, w swojej energii, będąc tym, kim było na samym początku, zauważyło, że nikt na nie nie patrzy, nikt na nie nie zwraca uwagi. Więc zaczęło szukać sposobu, co ma zrobić, żeby zwrócić uwagę mamy albo taty, bo brat, który był na przykład manifestorem, który jest manifestorem, albo siostra, która jest manifestującym generatorem,
byli łatwo zauważalni, a ono stało z boku i nikt go nie widział. Więc patrząc na brata i na siostrę, pomyślał sobie, okej, więc jak będę robić tak jak oni, to też zostanę zauważony. Ale co się zadziało? Okazało się, że efekt jest trochę inny. I ten efekt jest nie do końca fajny, bo to dziecko zaczęło być głośne, wrzaskliwe i owszem, mama albo tata zwracali uwagę, ale zwracali inaczej tę uwagę. Nie z miłością, ojej, jak fajnie, super, że zrobiłeś ten rysunek, tylko z takim poczuciem, przestań się drzeć, Jezu, czego się drzesz? Jednak nie znalazło innego sposobu na zwrócenie na siebie uwagi. I w momencie, w którym dorosło, robi dokładnie to samo. Jak jest w towarzystwie, to wrzeszczy, krzyczy, zahacza wszystkich ludzi, zaczepia każdego człowieka, idzie na event biznesowy, wszystkim wciska swoją wizytówkę, bo tak każe szef, bo tak się nauczył na szkoleniu. A tymczasem droga projektora jest inna. Jego energia jest inna. On musi być zauważony. Więc on musi być tak mocno zgodny ze sobą, aby energie, które w nim są, wytworzyły magnetyzm. I człowiek, który jest w zgodzie ze sobą, projektor, który jest w zgodzie ze sobą, kiedy wchodzi do pomieszczenia, jest magnetyczny. Ludzie zwracają uwagę, bo energia się pojawia i ich energia zaczyna odbierać tą inną energię. I szukają, kto jest wokół źródłem tego magnetyzmu i szukają wzrokiem i nagle widzą tego człowieka, widzą go i myślą sobie, wow, nie wiedzą, kim jest ta osoba, nie wiedzą, co sobą reprezentuje, ale chcą do niej podejść. I to jest strategia projektora. I teraz w momencie, w którym my coś takiego usłyszymy w analizie, że my mamy czekać, aż ktoś nas zobaczy, rozpozna i do nas podejdzie, to człowiek puka się w głowę i mówi: okej, no do powodzenia, to super, bo ja jestem tutaj menedżerem w jakiejś spółce korporacji sprzedażowej. Ja sobie nie wyobrażam, że ja pójdę na event, ja będę czekać i stać w kącie, aż ktoś mnie zobaczy. Ja muszę prowadzić wystąpienia, robić prezentacje, ja muszę rozreklamować firmę i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromne, ogromne niezrozumienie tego, kim jesteśmy. I w tym momencie ta analiza ląduje w szufladzie i fajnie, że ją mamy, i fajnie, że o niej wiemy. Jak ktoś nas zapyta, masz swój wykres Human Design, to powiemy, mam. Wiesz, kim jesteś? Wiem. A żyjesz w zgodzie z tym? A co to znaczy? Jak to znaczy żyć w zgodzie z tym? I taki projektor pracuje po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu i w wieku 40 lat zaczyna widzieć efekty w zdrowiu swoim. Dramatyczny, dramatyczny efekt. I zastanawia się, co się stało. I zaczyna chodzić do lekarza i brać leki i jakby kółko się zaczyna się napędzać taka jakby ogromna, ogromna karuzela tego wszystkiego. I tworzy się jedna wielka, gigantyczna kula trudności, nieprzyjemnych efektów ubocznych, niepodążania w zgodzie ze sobą. I to jest kluczowy moment. Moment, w którym zarówno ten, który spisał system Human Design, jak i wielu jego studentów, którzy później zostali coachami, doświadczyli tego, że czytanie analizy nie działa. Po prostu nie działa. Więcej, kiedy klient się ich pyta, jak to wprowadzić w życie, to bardzo często rozkładali ręce i nie mogli mu pomóc. I to było też coś, z czym ja się spotkałam, więc jakby moja pierwsza analiza, którą otrzymałam, samo czytanie trwało około ponad 5 godzin, więc było mocno męczące. I na koniec tego czytania dla mnie było bardzo ważne jedno: jak ja mam to aplikować do swojego życia? Czyli jak moja strona ma teraz wyglądać, żeby była zgodna ze mną? Jak ja mam prowadzić warsztaty, żeby były zgodne z moim profilem i typem? Jak ja mam prowadzić ludzi na sesjach? Jak ja się mam pokazywać? Jak ma wyglądać mój marketing? Jak ma wyglądać moje rodzicielstwo? Co ja mam konkretnie robić? To były pytania, na które ta osoba i każda kolejna nie była w stanie mi zupełnie odpowiedzieć.
I to wprawiło mnie w ogromną, ogromną złość. Z jednej strony ogromną złość i frustrację, a z drugiej strony pchnęło mnie, abym sama zaczęła uczyć się human design tak, by stało się to praktyczne. I dzisiaj uczę tego innych. Więc nie robię takiej analizy, stricte analizy czytania, bo to nie działa. Ale pomagam wprowadzić to, co jest na wykresie, w życie, w praktykę, przełożyć to tak, aby ta osoba doskonale wiedziała, co ma zrobić w konkretnym aspekcie danego życia albo z danym problemem, który się pojawia. Więc jeżeli masz swoją analizę, jeżeli wiesz, kim jesteś i nie podążasz w zgodzie z tym, kim jesteś, to tylko mogę się domyślać, jak twoje życie wygląda. Tym bardziej zachęcam Was do tego, abyście oglądali kolejne nagrania. Wkrótce pojawi się kolejne nagranie z zakresu Human Design. Dzisiaj już nie zdążę, ale na następnym spotkaniu opowiem o tym, czym są poszczególne elementy na wykresie, tak abyście ci z Was, którzy są tak jak ja, trochę bardziej wygodni i na samym początku przynajmniej tak było. I nie chcę Wam się przeglądać setek tysięcy książek i chcielibyście po prostu mieć gotową wiedzę. Obserwujcie mój profil, udostępniajcie go dalej, a na następnym spotkaniu opowiem o szczegółach tego, co dany symbol oznacza i jak macie to odczytać i co to dla Was konkretnie znaczy. Na przykładzie tutaj mamy Oprah Winfrey. Na jej przykładzie. Ona jest akurat generatorem, więc to będzie pięknie, pięknie obrazowa, będzie piękny obraz dawało. Ludzie myślą, że trzeba być jakimś, nie wiadomo, którym z tych typów najczęściej myślą, że trzeba być manifestorem albo manifestującym generatorem, żeby osiągnąć sukces. Nie jest to prawdą. Barack Obama był projektorem, królowa angielska, która już nie żyje, też była projektorem. Diana, Lady Di, też była projektorem. Oprah Winfrey jest generatorem. Jest tak naprawdę wielu, wielu znanych osobistości, którzy reprezentują jeden z pięciu typów. Reflektorem na przykład jest Sandra Bullock. Dla tych z Was, którzy jesteście reflektorami, niech to będzie taka wisienka na torcie, takie światełko w tunelu i zachęta, że jeżeli podążasz w zgodzie ze swoim typem osobowości, ze swoim profilem, ze swoją strategią, autorytetem, Twoje życie jest w stanie przynieść Ci ogromną satysfakcję, sukces, radość, spełnienie, spokój wewnętrzny, cokolwiek jest Twoją jakością jako danego typu w systemie Human Design. Cudownego dnia Wam życzę, bardzo dziękuję, że ze mną tutaj byliście. Ściskam Was ciepło, wysyłam dużo, dużo miłości, dużo światła i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.